Cześć! Dziś kolejny test smaku. Na tapetę lądują gotowe racuchy. Jeśli jesteście ciekawi, jak to zrobić i jak to smakuje, to zapraszam Was dalej do oglądania. Mam tutaj dwa produkty, racuchy owsiane ze śliwką i kakao oraz racuchy jaglane z jabłkiem i cynamonem. Ten produkt jaglany z jabłkiem i cynamonem jest bezglutenowy i jest tutaj oznaczony tym takim kłosikiem przekreślonym, więc wszystkie osoby zmagające się z celiakią będą bardzo zadowolone. Jeśli natomiast chodzi o te racuchy owsiane ze śliwką, nie ma tutaj przekreślonego kłosa. Zależy to od Was, którą opcję wybieracie. Jeśli nie macie problemu z glutenem, no to możecie się kierować tylko i wyłącznie smakiem. Ja jako autorka książki kucharskiej z bezglutenowymi łakociami doskonale wiem, jak bardzo problematyczne potrafią być takie przeróżne bezglutenowe cuda. Niestety często zdarza się tak, że lądują one w koszu, ponieważ albo się nie dopiekają, albo się nie dosmażają i w środku po prostu jest surowy, bezglutenowy glut. Inaczej tego nie nazwę. Dlatego, jeśli chodzi o tą wersję z cynamonem i jabłkiem, to jest ta wersja bezglutenowa, jestem mega, mega ciekawa, czy tutaj producentowi udało się z konsystencją. Producent zapewnia nas, że wystarczy tylko tutaj dodać mleko, w moim przypadku mleko roślinne, i poczekać 15 minut, usmażyć i racuchy będą gotowe. Ja bardzo dawno temu jadłam racuchy, ale w dzieciństwie uwielbiałam racuchy mojej babci i był to mój chyba ulubiony posiłek, który mogłam jeść na śniadanie, obiad, kolację, po prostu na każdy posiłek w ciągu dnia. Więc bez przedłużania lecę teraz do kuchni i czas zobaczyć, jak to smakuje. Tak jak radzi producent, zawartość torebeczki przesypuję do miski i dodaję dokładnie odmierzone mleko. Ja do tego celu używam zawsze wagi kuchennej, żeby mieć pewność, że mam dokładnie tyle, ile potrzebuję. Następnie wszystko dokładnie mieszamy, tak by nie było grudek, i pozostawiamy na 15 minut. Trzeba dać to 15 minut i nie ma co się tutaj spieszyć, ponieważ ten czas jest potrzebny, żeby ta masa wchłonęła cały płyn. Następnie rozgrzałam olej kokosowy na patelni i zaczęłam formować moje racuchy. Używałam do tego dłoni i przed każdym racuchem moczyłam dłoń w miseczce z wodą, żeby było mi łatwiej formować i żeby masa nie przyklejała się do palców. Jak widzicie, poszło całkiem sprawnie i bez żadnych problemów i smażyłam kilka minut z każdej strony. Gdy były już zarumienione, wtedy przewróciłam je na drugą stronę i tak samo odczekałam troszeczkę, żeby się podpiekły. No i tak na dobrą sprawę, jak widzicie, ani się one nie rozlatywały, nic się z nimi złego nie działo. Według mnie receptura idealna. Potem przeszłam do robienia tych drugich racuchów z śliwkami i z kakao, więc znowu przesypałam zawartość torebeczki do miski, wlałam mleko roślinne. Pamiętajcie ponownie o odmierzeniu bardzo dokładnym tej ilości, żeby ciasto nie było zbyt rzadkie, ponieważ wtedy no, nie do końca będziemy mogli uformować te racuchy. I tak samo jak wcześniej, odczekałam 15 minut, potem rozgrzałam olej i formowałam racuchy. Jak widzicie, z boku mam taką małą czerwoną miseczkę, tam jest właśnie woda i przed każdym formowaniem racuszka troszeczkę zwilżyłam dłonie i naprawdę szło to bardzo szybko, sprawnie i bezproblemowo. Smażyłam tak samo z każdej strony, aż były zarumienione. Tutaj uważajcie z tymi kakaowymi, ponieważ do końca nie widać na nich zrumienienia, więc bardzo łatwo byłoby Wam je przypalić, więc tutaj bądźcie ostrożni i nie podpiekajcie zbyt długo. No i w taki oto sposób racuchy są gotowe do jedzenia. Według mnie wyszły naprawdę bardzo śliczne. Jeśli chodzi o dekorację takich racuchów, to jest ona naprawdę dowolna. Możecie dekorować tak samo, jakbyście dekorowali inne słodkie placuszki lub pancake'i.
racuchy usmażone. Pachną przepięknie, nie mogę się doczekać, żeby je skosztować. Tutaj mamy racuchy jaglane z jabłkiem i cynamonem. To są te bezglutenowe. Natomiast tutaj mamy owsiane ze śliwką i kakao. Jeśli chodzi o te racuchy bezglutenowe jaglane, to mamy tutaj w składzie mąkę jaglaną preparowaną termicznie, jabłko suszone, skrobię ziemniaczaną, cukier trzcinowy oraz cynamon. Super plus, że to jest ta kasza jaglana preparowana. I tutaj jak wlałam mleko do tej właśnie suchej mieszanki, to poczułam, że ta masa momentalnie gęstnieje. Jeśli chodzi o te drugie racuchy, te owsiane, to mamy tutaj mąkę owsianą preparowaną termicznie, mąkę jaglaną preparowaną termicznie, cukier trzcinowy, śliwkę liofilizowaną, kakao, skrobię ziemniaczaną. Czysta etykieta, bardzo mi się to podoba. Wszystkie składy oczywiście zamieszczę Wam poniżej w opisie. Dobra, teraz najciekawsza rzecz, czyli test smaku. Ja tutaj czuję, że one są naprawdę chrupiące. Więc zapowiada się to bardzo fajnie. Najbardziej jestem ciekawa, tak jak już wspomniałam, tych właśnie z jabłkiem i cynamonem, ponieważ są one bezglutenowe i ja wiem, jak ciężko jest zrobić bezglutenowe produkty. Wow! Nie ma bezglutenowego gluta. I to chyba ze sprawą tego, że ta mąka, tak jak wspomniałam, jest preparowana termicznie. To smakuje mega smacznie, są chrupiące z zewnątrz, są mięciutkie, ale nie surowe w środku. Smakują przepysznie. W tej mieszance było dużo tych suszonych jabłek. Cynamon, delikatna nutka cynamonu, nie jest on taki zbyt mocny i zbyt intensywny. Wydaje mi się, że idealnie, nawet słodycz jest idealna. Ja dodałam mleko sojowe bez dodatku żadnego cukru. Więc wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, jeśli nie lubicie zbyt słodkich rzeczy. 10 na 10, naprawdę mega. Ja bym w życiu nie powiedziała, że one są bezglutenowe, bo konsystencja jest taka mięciutka, taka naprawdę super. Są sprężyste w ogóle. Pycha. I nie mogę się doczekać, aż Marcin wróci, żeby je spróbował. Teraz lecimy z tymi owsianymi. Konsystencja, jak się wbijam tutaj nożem, jest bardzo podobna. Powiem Wam, że też są chrupiące z zewnątrz i też są miękkie w środku. Czuję tutaj dość spore kawałki tych śliwek, które są lekko kwaskowe. Smak kakao nie jest super intensywny, nie jest to taka super intensywna czekolada, no więc ogólnie dobrze są według mnie nazwane, bo się nazywają owsiane ze śliwką i kakao. Nie nazywają się racuchy czekoladowe. Bardzo mi smakują. Naprawdę również są świetne. Konsystencja po usmażeniu jest praktycznie według mnie taka sama. Ja i tak jestem najbardziej pod wrażeniem tych bezglutenowych, bo w życiu bym nie powiedziała, że są bezglutenowe. No, te mi trochę bardziej smakują. Te z cynamonem. Smakują jak takie racuchy u babci. No, jak sobie wyobrażam krojenie tych jabłek do racuchów i to wszystko, i jeszcze ogarnianie odpowiedniej receptury, no to z pewnością nie byłoby to 15 minut, żeby zrobić to samemu. Jak na taki dobry smak i taką dobrze dopracowaną konsystencję, 15 minut to jest naprawdę bardzo spoko czas. Naprawdę polecam mieć te racuchy w domu. Jeśli znajdzie Was ochota na coś słodkiego, jakiś podwieczorek, obiad, czy nawet śniadanie, super szybka opcja. Jakbym miała podsumować ten test, mega, mega pozytywnie. Naprawdę się tego nie spodziewałam, bo jak widzę różne produkty gotowe, to zazwyczaj jestem sceptycznie nastawiona i jestem takiego zdania, że przecież można samemu to zrobić. Ale jeśli chodzi o racuchy, tym bardziej racuchy bezglutenowe, no to już w ogóle glut bezglutenowy murowany. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że test Wam się spodobał. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście już te racuchy i napiszcie mi, co o nich sądzicie. Ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i z pewnością to nie był ostatni raz, kiedy je jem, bo naprawdę warto. Super szybkie, super smaczne, dobry skład. Czego chcieć więcej. Więc jak zwykle polecam Wam jeszcze moją książkę Wegańskie słodycze, którą możecie dostać we wszystkich księgarniach, w Empikach,
albo u mnie bezpośrednio, wtedy dostaniecie książkę z dedykacją. Możecie też zakupić moją dietę www.dietaroślinna.pl. No i w sumie to wszystko na dzisiaj. Miłego dnia i smacznego, pa!